Trzecia edycja Grand Game Camp. Trenerzy Marcin Held i Paweł Nędzi. Sprawdź na grandgame.camp. Mariusz Okiewicz, Indokage Pro. Jesteśmy tuż po oficjalnej ceremonii ważenia przed galą XTB KSW 90. Ze mną współwłaściciel organizacji Martin Lewandowski. Witam serdecznie. Cześć. Dobry. No nie ukrywam, że Warszawa no to jest jakby już ekspansja, o Ameryce już się mówi tutaj wszystko, ale jednak w Warszawie to logistyka, kibice wasi od lat, ci sami przecież, także jakoś tak dobrze wrócić, my też się cieszymy, nam też wygodniej, mniej tych hoteli, mniej tych podróży. Czego po tej gali tak naprawdę się spodziewasz, bo no fani jednak po te rozgrzani tą galą grudniową, tą kartą grudniową, no tak kręcą nosem, że mało nazwisk medialnych, że karta, że nowi zawodnicy, że nie takie nazwiska jakby chcieli, no ale to może zapowiada dobrą galę. Jakie są twoje oczekiwania? Pamiętamy, że Torwar, przepraszam ci, przerwę, w sierpniu, ostatnio, Sarara Wrzosek, 6 underdogów na mnie wygrywa. Na to, co się dzieje potem w walce wieczoru, to wszyscy dzisiaj pamiętamy. No, znaczy, po pierwsze nauczyłem się, że już nie dogodzisz, wiesz, fanom i oczekiwaniom, jakby nie spełnisz. Poza tym przy ilości gal, no akurat w tym roku wyjątkowo będzie 13, no ale patrząc, powiedzmy, od tych paru lat mamy te 12, no to wiadomo, że jakby zakładam, że są gale. Osobiście i dla mnie, które są ciekawsze, mniej ciekawe, wiesz, są zawodnicy bardziej, mniej pasjonujący, fajniej, gorzej walczący i tak dalej, więc jakby nie mam w ogóle jakiejś, wiesz, takiej rozkminki, powiem szczerze, i tym bardziej właśnie nawet patrząc na to, co mówisz, czy słuchając, że właśnie masz underdogów, którzy dają takie walki i mieliśmy kilkakrotnie chyba w zeszłym roku możliwość komentowania po gali i było właśnie, no nie ta walka w ogóle, czy ta w ogóle gala, nie spodziewałem się, że będzie tak w ogóle ekscytująca, że będą tak pasjonujące walki, więc tym bardziej jakby ludzie, którzy siedzą w temacie, powinni trochę okej, może nie znam tego nazwiska, o to jest ktoś nowy, nie wiem jak walczy, bo nie miałem czasu, żeby sobie przejrzeć, ale dajmy szansę, no. Wierzę głęboko w super wiedzę naszego dyrektora sportowego Wojsława Rysiewskiego plus naszego drugiego matchmakera Alana Marfiego, dwóch oczywiście gdzieś tam się to wszystko kręci, nie tak, że oni mają już tak pełną swobodę, bo tam, wiesz, wiadomo, że wspólnie pewne rzeczy podejmujemy, ale wyszukują rzeczywiście talenciaków i robią to zajebiście od kilku lat. Gdyby pewnie nie robili tego zajebiście, to myślę, że ktoś by ich po prostu zastąpił, nie? No bo jakbyśmy czuli ogólnie jako federacja, no, że to nie jest jednak ta jakość. Co więcej, ja pamiętam ten okres, w którym właśnie Woju przejął 100% jakby takiego matchmakingu, w sensie wyszukiwania zawodników i tak dalej, później nam prezentowania ich i tak, wiesz, też miałem, kurna, ten gościu, serio? Wiesz, no parę razy mamy takie, wiesz, z Wojekiem rozkminki, mówię, Woju, ale to za daleko, co to jest w ogóle, nie. Później okazuje się, przychodzę, mówię, szacuneczek, no, miałeś nosa do faceta, więc wierzę, no jakby uczę się też tego, że po prostu nie muszę wszystkiego znać i że ktoś może po prostu czuć ten temat lepiej, więc wierzę też w naszych dwóch ziomków. No to czekamy na te fajerwerki w klatce, bo tak jak na nią patrzę, na tę kartę, nowe nabytki, tam jest bardzo dużo strajkerów, czy Gino Van Stennis, czy Labe, czy rywal Bartka Fabińskiego, no w końcu Bartek Fabiński, także no. Już ci hardkorowi fani, już nie wiem jakich należy do ten. No dostali w zeszłym roku prawie wszystkich, których chcieli, no cały czas tego Kinza, tym Kinzu wszyscy marzymy, ale to wiadomo, no, że jesteśmy w wąskiej grupie jednak, bo patrzymy na cały czas na ten rynek, bo tak, wy kogoś ogłaszacie, Oktagon kogoś ogłasza, wy kogoś od nich, oni kogoś od was i cały czas widzimy te, to jest ruch w interesie, to dobrze. Ale to nie ma żadnej jakiejś takiej spinki, wiesz, ja w ogóle nawet powiem szczerze, nie odbieram tego i w ogóle, żebyście państwo mieli ty jakby naprawdę, no nie wiem, taką informację, że to nikt od nas w federacji nie ma jakiejś takiej akcji, że nie wiem, coś, żeby zrobić na przekór, wiesz, Oktagonowi. Nie, no, tak walczycie naprawdę o europejskich, na europejskim rynku, o dobrych zawodników. No. Naturalna jakaś pojawia się jakiś tam, wiesz, konkurencja i tyle, ale chyba nie oglądam się. Chyba nikt w federacji nie patrzy specjalnie, poza jakimiś tam, wiadomo, ktoś, no, newsa przeczyta, ale nie ma jakiejś, rozumiesz, drugiego dna, jakiejś strategii opartej, żeby komuś coś wyrwać. Robimy swoje, mieliśmy rzeczywiście, taka była idea, zresztą pojawił się ten ziomek z Oktagonu, określiliśmy sobie jakieś tam reguły gry, które miesiąc później złamał, więc jakby uznaliśmy, że nie ma o czym gadać i w ogóle tematu nie było i wiesz, i
i po prostu robimy swoje. No i na to czekamy. No to zapytam o ten Liberec, bo chciałbym takie kilka tematów poruszyć na tej gali. To wolałbym ją podsumować niż ją specjalnie zapowiadać, bo wszystko, co mieliśmy zapowiedzieć, to ja już to Wojato rano męczyłem, a on w kilku tematach odsyła mnie do ciebie. No ten Liberec to była ta jedna rzecz, która w zeszłym roku udał się. Koloseum, a jak mielibyśmy coś wymienić, co się nie udało, to ten Liberec. No więc teraz, jak jesteście przygotowani w tym roku na ten szturm? No słuchaj, nie powiem tobie, jakie są liczby, ale wiem, że bardzo dobrze się wysprzedaje nam Liberec, więc na pewno sprzedażowo mogę tyle powiedzieć, że będzie w ogóle no, dużo lepiej. Dla pewnego usprawiedliwienia tego, czy może nawet nie usprawiedliwienia, tylko spojrzenia na fakty, co się wydarzyło, że ten Liberec, czyli nasza debiutancka gala nie spełniła właśnie. Było to, że mieliśmy po prostu świetnie zmontowany właśnie fight card i niestety zaczęli nam się zawodnicy sypać, w sensie kontuzje i główni gracze, którzy mieli tam być z rynku czeskiego i słowackiego, no się okazało, że po prostu, no wiesz, mogą w roli komentatorów przyjść, co się też później wykorzystaliśmy jako prowadzących, jako komentatorów. Natomiast no, te główne konie pociągowe, no okazało się, że nam gdzieś no, ze względów kontuzyjnych nie dotarli do tej klatki KSW. No i to automatycznie jakby zainteresowanie na tym rynku, jeżeli nie masz, wiesz, jakichś mocnych nazwisk, spadło. Więc jakby, wiesz, poza tym przypomnę tylko, że już dokładnie nie pamiętam, ale coś w granicach chyba ponad 60% mieliśmy wysprzedaną tą halę na jakimś tam etapie. Więc jakby to na debiutującą, gdzie właśnie nie było tego takiego marketingu, nie było tych relacji z mediami, nie było tych czołowych nazwisk czeskich, no to wydaje mi się, że spoko w ogóle efekt, jeżeli chodzi o takie wejście trochę na lajciku. Więc teraz no, jest no, lepiej, no bo siłą rzeczy są ci zawodnicy, którzy mają być i liczę, że też się nic po drodze nie wydarzy przykrego. Mamy dużo lepszą, wiesz, jakby no, pozycję i kampanię taką ogólnie pojętą marketingową. Mamy lepsze relacje z mediami. No zaczęliśmy po prostu się tam promować jak należy. Więc taki jest efekt, ta gala będzie zdecydowanie no, dużo, dużo, dużo lepsza. A poszliście trochę w taki old school, który chyba działa, jeżeli chodzi o promocję, plakaty, billboardy? Tak, tam tak, bo tam jest trochę taki rynek rzeczywiście, gdzie jeszcze właśnie tego typu nośniki mają dużą siłę sprzedażową, jeżeli dobrze ten. Więc jakby i to właśnie nam ludzie z Liberca, konkretnie ludzie z hali, z marketingu powiedzieli, że to właśnie jeżeli mielibyśmy coś sugerować, no to takie rzeczy, bo działają. Gdzie my już tam bardzo rzadko z tego korzystamy. No bo tak się wydaje, bo nie ma plakatów. Tak, nawet w Polsce, no jak robimy, no w jakichkolwiek miastach, to robimy to bardziej, żeby wiesz, jakby wizerunkowe to jest, niż tam, nie wiem, pójść do Viaplay, kup bilet albo tam, nie wiem, na KSW TV, tylko to jest tylko wizerunkowe, żeby zaznaczyć, że chcemy, że tak, okej, to jesteśmy w tym mieście, więc to jest bardziej, mówię, kampania wizerunkowa, żeby jednak sobie od czasu do czasu przypominać, wiesz, fanom o swojej obecności, mówię, w danej jakiejś tam społeczności lokalnej, ale tam rzeczywiście to jest nadal, no, taki rynek, gdzie plakaty, dokładnie tam mamy bardziej billboardy mamy wykupione i one funkcjonują i tam jakieś przestrzenie takie po prostu, no, outdoorowe. No właśnie pamiętam, bo jak byliłem na gali w Libercu, to pierwsze co, jak wchodzę na ważenie, no to mam plakat gali w Libercu, tylko że nie waszej, tylko oktagonu, a jak idę na miasto do sklepu po wodę, to mijam wielki billboard. To tak akurat mnie dziwi, bo tam jest to specyficzna sprawa, to z Andrzejem Nowotnym, a nie z zawodnikami. Tam tak Andrzej jakby lubi, nie wiem czy lubi, czy to może działa po prostu, czy ludzie jego kojarzą tak mocno, że wystarczy go dać na plakat, nie zawodnika, to już nie wiem. Trzeba byłoby Czechów pytać. Czyli celujecie no, w komplet, w sold out? Tak, zdecydowanie. Powinno się udać. No dobrze, to na Liberec. No i teraz kolejny rynek. No i tutaj już raczej z górki będzie. Francja sprzedaje się ponad przeciętnie. Czy spodziewaliście się, że aż tak dobrze będzie? Tak się dobrze nie spodziewałem, bo w 3 godziny, o ile dobrze pamiętam, na samym jednym nazwisku Saladin Parnasse wysprzedaliśmy, już nie pamiętam ile, bo już nie chciałbym podać Państwu jakiejś nieprawdziwej informacji, ale no 3 godziny, no nie wiem, tam 2-3 tysiące, już nie pamiętam. Mm-hmm. Więc naprawdę, no na jednym nazwisku, gdzie w ogóle, wiesz, no jakby też, no ale też to jest trochę inaczej, dlatego, że wiesz, zaczęliśmy jakby w ogóle jakby swoją taką aktywność na rynku czeskim dużo później niż francuskim. Mieliśmy tam we Francji, już mieliśmy dużo, w ogóle każda gala była pokazywana w RMC, z którym teraz notabene przedłużyliśmy umowę. A PFL nie, jak się okazało, zostaje w DAZN, tak się dowiedziałem od Wojka dzisiaj.
Tak, PFL zostaje w DAZN, tak. Więc będziecie mieli no, trochę na wyłączność, powiedzmy, no. RMC w sensie, jak Tak, oczywiście, oczywiście. No, ale no, wiesz, no w ogóle tam jakoś tam jest to dziwne poukładane z PFL-em, no ale... czekaj, bo tak, no po prostu, no wiesz, no częściej, no z Saladinem to już chyba 7 rok teraz współpracy, mieliśmy kilku też wcześniej po drodze, wiesz, jakby Francuzów, więc gdzieś już na tą Francję, wiesz, od tego czasu, kiedy się ten 20 rok wydarzył, kiedy zalegalizowali w pełni w Francję, już mi się pojawiło światełko, że to jest rynek, którym trzeba będzie go odwiedzić. No i wiadomo, no, wszystkie organizacje rzuciły się na ten rynek automatycznie. Gdzieś się jakaś selekcja poważna dokonała, jeżeli chodzi o dostępności zawodników. No ale no po prostu no, jako mówię tyle, że po prostu pomimo, że jakby czeski rynek mamy bliżej i to nasi sąsiedzi, to tam byliśmy po prostu mniej aktywni. We Francji pomimo, że jest dalej, to wiesz, to już tam częściej pompowaliśmy, wiesz, i budowaliśmy swoją pozycję i nic nie odbierając, bo to jest zasługa przede wszystkim Saladin, Parnasse, jeżeli chodzi o tą sprzedaż, no ale też pewnie o brand, który po prostu przychodzi i ludzie wiedzą, że po prostu to za tym stoi dobra jakość. We wrześniu, jak rozmawialiśmy, to mówiłeś, że nie jesteś zadowolony z tego kontraktu z Saladinem. Już wiem, o co chodziło. Wszystko się wyjaśniło. Jakby czas pokazał, co się wyjaśniło. Cierpliwości. No właśnie, czyli krótki kontrakt. No to jak wyglądają te negocjacje w takim razie? No bo wszystkim się maluje jeden plan. No Saladin robi walkę w Paryżu. Wielu komentatorów, ekspertów, zawodników uważa bezpieczną, no i podpisuje się tak jak Umar z UFC. No oczywiście tutaj tylko UFC może pokrzyżować nam te plany, tam żadna inna federacja w ogóle od początku funkcjonowania nas i ich jakby, no to jest jedyne takie, jeżeli ja mogę powiedzieć, zagrożenie, czy też wiesz, no tak, gdzie zawodnicy mogą odejść, jak nawet odchodzą gdzie indziej, no to jest dla mnie jakieś takie mniejsze, nie wiem, zmartwienie, mogę powiedzieć, ale tak, no... UFC jest, wiesz, no, światowym brandem i ma to, czego KSW nie ma i pewnie długo mieć nie będzie, czyli właśnie ten, wiesz, no, potężny zasięg międzynarodowy i to jest to, co kręci ludzi i automatycznie, jak masz, wiesz, jesteś na całej globie tak rozpoznawalny, no to też ta rotacja zawodników jest kompletnie inna i dostępność do partnerów, do zawodników, więc no to są jakby, wiesz, poważne atuty i tylko oni tak naprawdę nam, jeżeli mogę powiedzieć, to wybierają, zabierają zawodników. Co może nawet nie tak, bo oni nie są tacy, chociaż były kiedyś takie, rzeczywiście oni byli tacy agresywni. Teraz wysyłają, pytają mnie, Martin, prawda, wolny ten gość, czy niewolny kończy, bo to wiesz, jak to menadżerowie i zawodnicy potrafią też bujać, nie mówię wszyscy, ale postarają się. Więc bardzo często potwierdzają po prostu, że jaka jest sytuacja z danym zawodnikiem. Mówię tak, no nie ma kontraktu, albo nie, no ma jeszcze tam jedną coś tam, więc jakby tu jest fajny przepływ, ale to się zdarzyło po długim jakimś tam okresie, jakichś tam wspólnych rozmów. No, ale wiesz, to nie jest, wiesz, coś takiego, że ja teraz się załamię i że nie wrócimy do tego Paryża, jeżeli Saladin przejdzie do UFC, bo mówię, to jest jedyne realne zagrożenie, tak, takie i zresztą to jego menadżer. Bo jego też jedyna opcja przez niego brana pod uwagę. Tak, i oni to powiedzieli mi wprost, więc to nie jest żadna jakaś tajemnica, natomiast słuchaj, no to nie jest tak, że ja teraz sobie odpuszczę tego Saladina, bo właśnie po tych 7 latach, wiesz, promocji i budowania chłopaka, ma 2 pasy, prawie zdobył 3, realizowaliśmy wiele jego marzeń, że ja sobie odpuszczę, tylko będę walczył tam jak lew do końca i będę chciał przebić ofertę UFC, jeżeli powiedzą mi albo określą mniej więcej jakie warunki finansowe, chociaż tam pamiętam, że Acz już wspominał, więc jakby no, ustaliliśmy sobie, że do tego kwietnia nie gadamy, po kwietniu 7 oni nie będą podpisywać się tam, nie wiem, o 12, 26 kwietnia już i później, sorry Martin, the case is closed, bo oni wiedzą też, wiesz, no, cały czas podkreślałem, jak im jest dobrze i to, co mówię, tylko wiesz, no wiesz, światowa ekspozycja i tak dalej, no to ich gdzieś tam może tylko ciągnąć, bo tak to nie ma powodu do tego, bo przyjdzie, powie, słuchaj, chcę taką kasę, ja mu powiem, okej, no to i ci mogę powiedzieć już teraz, że jestem w stanie wyrównać albo nawet przebić ofertę UFC. Teraz już, mniej więcej po jakichś rozmowach, które tam masz, bo sobie przypomniałem, jakąś tam, wiesz, wysadził, powiedzieliśmy na tą chwilę, gdzieś tam z Wojkiem jeszcze analizowaliśmy tą sytuację, więc ustaliliśmy sobie tą perspektywę tego kwietnia. Więc tylko jeżeli dojdzie do tego, to nie będzie to kwestia, że Saladin powie, że KSW mi mniej zapłaciło, tylko KSW dało mi i jestem to wam tutaj w stanie powiedzieć jakby, że tak powiem, bardzo
odpowiedzialnie, że jeżeli to będzie, to nie będzie kwestia finansowa, tylko to powie, wiesz, chcę pobawić się w innej klatce z innymi przeciwnikami, rywalami i to, że będę, wiesz, międzynarodową gwiazdą. Nie? Czyli tak. Jak u Gomera. No tak. Bo tam tak. Też była lepsza oferta wasza niż jego pierwsza w UFC, tak? No. Tak, tak, tak. Janek Błachowicz, z tego co pamiętam, to też poszedł za bardzo kiepskie pieniądze na początku. Naprawdę bardzo kiepskie. W ogóle takie, które tam już kilka lat temu wcześniej u nas dostawał. No więc to są właśnie tylko to. No i tu nie mam co z tym negocjować, no bo umówmy się, no przecież nie będę mówił, czy tam ściemniał Saladinowi, bo się nawet nie da, no, że mamy większy zasięg niż UFC. Koniec, no i trzeba znać swoje miejsce w szeregu i tyle. No się zastanawiam, bo jak zadzwoni do Gamera, do Janka, do Karoliny i do Drikusa, to raczej będzie ciężko go tu zatrzymać, bo ja wiem, że wy nigdy broniliście się zawsze przed nazywaniem was, czy traktowaniem jako trampoliny do UFC, no ale finał jest taki, że jak się z KSW z pasem wychodzi do UFC, no to się robi robotę, no. Ale wiesz, no... No, powiem, nawet poprosiłem jednego mojego kolegę, żeby mi zrobił takie zestawienie, akurat wywołałeś taki temat właśnie, którym byłem ostatnio sobie zastanawiałem. Ilu tak naprawdę, bo się o tym tak trochę pierdoli, że wiesz, strasznie duża ilość zawodników. No to ja sobie tam policzyłem, nie wiem, no może na palcach takich naprawdę konkretnych ziomków. Ja nie mówię, że tam w ogóle, wiesz, my położyliśmy na niego... że tak powiem, wiemy co i czy gdzieś ktoś poszedł gdzie indziej, tylko najczęściej to my rezygnujemy z tych zawodników. Nie ma tak, że wiesz, że jakieś naprawdę nazwiska nam uciekają. I co więcej, jak popatrzysz nawet na taką perspektywę, co może taki apel do zawodników i do menadżerów, bo ta żywotność zawodnika w KSW jest dużo, dużo dłuższa niż w UFC. Wiesz, chyba, że jesteś, wiesz, tam, nie wiem, top 3, nie? No to wtedy wiadomo, możesz wpaść na koksie, możesz wpaść na tym, możesz potrącić staruszkę i wiele rzeczy możesz robić i pobić ludzi w garażu, w autobusie. Zawsze będziesz miał to miejsce tam, no bo wiadomo, bo po prostu przynosić gruby hajs do firmy. Natomiast, no tak mówię, jeżeli chodzi o żywotność, jak popatrzysz sobie na zawodników, którzy rzeczywiście, wiesz, funkcjonują u nas i niezależnie od trzech wygranych czy przegranych pod rząd i tak dalej, jakby wiesz, ci, oczywiście, że musisz być jakościowym zawodnikiem ogólnie pojętym, no nie możesz być lamusem, no bo jak jesteś lamusem, no to my nawet damy ci kolejną szansę, w cudzysłowie ten lamusem, bo nie chcę nikogo obrażać z przeszłości, tylko tak skrótowo myśląc, no to wiadomo, że się rozstajemy. No ale wiesz, no jak popatrzysz na te nasze czołowe gwiazdy polskie, no to one... mają się chyba dobrze i wiesz, i mają niektórzy już taki wiek, że już powinni powiedzieć, już na pewno w innych federacjach by podziękowali, a u nas kręcą nadal lody. No ale chyba tak na samym końcu, no to jak oglądasz, tak oglądać Karolinę, Janka, Drikusa w nocy będziemy oglądać, no to chyba jednak to cieszy mimo wszystko, że to nie tak, że niech mu się nie uda, bo poszedł, tylko chyba to jednak denobilitacja to dla organizacji KSW. No. No myślę, że nikt o tym już nie pamięta, ja myślę, wiesz, oni są już tak UFC długo... W tym wideoblogu sobie z UFC przeskoczyło. Czy ładuje UFC, ale nie ma KSW ani słowa tam. Nie wiem, czy wytali was jakieś materiały z walk, czy nie, ale wideoblog, ten odliczanie do UFC 297, tak? Mm-hmm. No to ten wątek KSW jest totalnie pominięty, ale no to nic nie zmienia, no bo jak każdy ma Apology czy Sherdog, no to ja myślę, że na końcu to jest jednak nobilitacja. Mimo, że wy byliście z tej czwórki nie chcieli nigdy wypuścić, no to oni zrobili robotę za granicą i jak się ktoś patrzy, to patrzy skąd przyszli, tak mi się wydaje. Wiesz, nie traktuję tego jako nobilitację i to nie chcę, wiesz, żeby to jakoś dziwnie zabrzmiało, no mi to trochę, wiesz, jakby na pewno psuło na tamten okres jakieś plany. Zresztą z Jankiem rozstaliśmy się bardzo pięknie, z Karoliną rozstaliśmy się bardzo pięknie, z Gamerą rozstaliśmy się tragicznie. W tym sensie, że byliśmy tam, wiesz, przeciągaliśmy linę i próbowaliśmy, i jakieś dziwne były triki ze strony zawodnika i tak dalej. Z Drikusem nie pamiętam, no średnio tak, no tam naobiecywał coś, a później, wiesz, miał nowe marzenia. Ale to się bardzo często zdarza akurat taka historia. A no ja Arian Lipski jeszcze zapomniałem, natomiast no ona tam jest, tak. No i ale jest jakby cały czas wygrała, ostatnio efektownie, więc nie wiem, czy w rankingu jest, ale no tak czy inaczej, no cały czas gdzieś tam orbituje w tym UFC. No Dawidowi Zawadzie się nie udało, ani tu, ani w PFL-u, także no tutaj to tego do CV nie można rzeczy dopisać. No nie, no akurat z Dawidem też pamiętam, że to było trochę tak, że wiesz, że tutaj...
ja mam wrażenie, że sprzątałem jemu tą ścieżkę kariery trochę przed nogami, bo liczyłem, że tam, wiesz, mieliśmy jakieś określone, konkretne plany i nagle chłopaczyna zawrócił, wiesz, zrobił U-turn na tym i no i już wtedy, to już się wtedy, pamiętam, bardzo na niego gniewałem, bo też to był, no to był po prostu taki, wiesz, śliski numer. No myślę, że teraz nie do końca ma się czym chwalić, że taką decyzję podjął, czy też ktoś jego namówił na, wiesz, na taką decyzję, że będzie ci lepiej, poprowadzimy. No wiesz, no każdy podejmuje jakieś decyzje i płaci ją taką cenę, więc nie traktuję tego jako, wiesz, wracając do tego jako pewną nobilitację, jakby, no wiesz, no i są takie realia na rynku, a nie inne. UFC jest największą federacją na świecie, no i wiadomo, że jeżeli ja mam się do kogoś porównywać i z kimś mierzyć, no to będę do nich, a do nikogo innego. Nawet do PFL-u po przejęciu Bellatora, nawet do One FC, ani takich rzeczy. W ogóle pod względem, wiesz, jeszcze finansowym, to ten One FC jest w ogóle dziwną instytucją. No Gale MMA nie ma. Przecież w maju walczy Soldicz i dostawa w kwietniu chyba Gale MMA. No też jak popatrzymy na Soldicza, czy to był dobry ruch? Tylko tak finansowo szczerze? Chyba, no ale no, dzisiaj Drikus, jak sobie spojrzy, a byli, szli przecież tą walczyli dwa razy, no to gdzie jeden jest, a gdzie drugi, czyli ta decyzja chyba Drikusa była znacznie lepsza niż Roberto, no ale wybrał kupę kasy, bo tam ja słyszałem, że te bajońskie sumy jakieś naprawdę w tym kontrakcie za pierwszą walkę, czy tam za ile, tylko co z tego, że nie walczy. Ja już pomijam to, jak się walki toczyły. No to już Roberto zostawimy. Chciałbym zapytać jeszcze o ten epik i o tą odurnię tylko. Powrót ciekawy, głosowanie ciekawe, fanom się to podoba, mówi się o tym. Dzisiaj właśnie z Damianem Piwarczyk i z Michałem Gnianem rozkminialiśmy zupełnie 100 scenariuszy, jak się to może potoczyć. No ale są takie narzekania albo podaje się pod wątpliwość sens półfinału, w sensie tego, jak one są potoczone. Dzisiaj trochę Wojek próbował mi to uświadomić w takim rozumieniu, że wytłumaczył, czemu są dwie rundy, a nie jedna albo trzy, żeby było razem pięć, spójne. Ale że ta pierwsza, drugiej ważniejsza może powodować, oczywiście teoretycznie, bo wiemy, że stylistyka tych zawodników do tego raczej nie doprowadzi, ale można kalkulować, no bo przyklinczuje pierwszą rundę, ona jest ważniejsza, drugą tam gdzieś poudaje i przechodzi dalej. Jak wyglądały te wasze rozmowy na temat tego, jak to półfinał ma się odbyć, no bo finału wiadomo, tu nie ma nic do gadać. No najważniejsze było to, że po prostu w perspektywie, wiesz, spędzonego wieczoru dla każdego zawodnika, każdy musimy sobie wyobrazić, że każdy z tych zawodników toczy każdą walkę na full, tak, czyli pełne rundy, nie, że tam jedna pójdzie szybciej, a druga już może pójść na full, tak? Na pełen dystans. I to był główne kryterium, więc ta ilość rund wydaje mi się, że jest bardzo sensowna, dlatego że mamy dość duże doświadczenie w organizacji turniejów podczas jednego wieczoru i były bardzo duże problemy, szczególnie, że będziemy musieli mieć jednego przynajmniej zawodnika rezerwowego, bo wiemy, że wszystko może się zdarzyć, że wygrany akurat będzie miał problem z nogą i do kolejnej nie wyjdzie, albo z ręką, albo nie wiem, rozcięcie i lekarze nie dopuszczą zawodnika do walki dalej, więc jest jakby dużo elementów. Wydaje mi się, że można narzekać, ale no słuchaj, no to jest na tyle optymalna ilość rund, bo każdy ma się trochę nastawiać właśnie jak na walkę o pas, że ma po prostu wejść każdy z tych czterech, szczególnie, że to jest duże moim zdaniem, wiesz, jakby wyróżnienie, że w ogóle raz na tej gali, dwa, że w ogóle w turnieju, że mają dać siebie wszystko, więc ja tam żadnych, wiesz, dogrywek niczego nie planuje, ani wiesz, i nie oczekujemy, no i takie były założenia. Więc wiesz, jakby oni mają wyjść, a właśnie, żeby uniknąć jakiegoś takiego, wiesz, liczenia, że tam sędzia ten mi podyktuje tak, a tu na punkty trochę przeczekam, że ten, więc jakby, no pięć rund ma być na pełnej i wiesz, i tyle. I można, no słuchaj, no też akurat zostałem zapytany dzisiaj, jeszcze zamierzam z Wojem na ten temat pogadać, czy on, wiesz, no bo to nie jest tak, że my się będziemy upierać, jakby szli w zaparte, jeżeli do nas będą sensowne argumenty i my sami zaczniemy wątpić w to, nie? No to jest na tyle jeszcze dużo czasu. Ja myślę, że tam odrobina takiej kosmetyki, bo to jest kosmetyka, umówmy się, to nie jest coś, co nagle zamiast pięciu będą dwie, albo będzie ośmioosobowy, albo coś tam, więc to mówimy o jakiejś kosmetyce, że też zawodnicy, myślę, że dla nich to nie będzie w ogóle żaden, wiesz, jakiś duża zmiana, żeby po prostu pójść na to, ale nie mówię, żeby nie zapewnić, tylko obiecuję, że jeszcze z Wojem na ten temat pogadam, po prostu jeśli zbijemy, czy rzeczywiście na przykład nie wzięliśmy czegoś pod uwagę, albo wiesz, więc... No, sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Pay-per-view, KSW Epic TV i już wiemy, że nic się nie zmienia, tylko KSW Epic TV nigdzie indziej. Czy to się zmienia? Nie, będzie coś za tydzień, ogłoszenie.
Ale tak, ale zapraszamy na kswepi.tv. Tam jest super. Tam jest super. No bo ja tak po prostu myślę, że wydaje mi... Ja powiem tak naprawdę, czysto techniczne. Ostatnio z Armią o tym też rozmawialiśmy. Jeżeli chcecie, jak ta liczba pay-per-view ma być jak największa, żeby obejrzeć kswepi.tv, opcja jest jedna. Jedna, nie ma innej. Trzeba to zrobić na laptopie i podłączyć go kablem HDMI do telewizora. Naprawdę, to jest, nie da się nic z tym zrobić. No albo peceta, no wszystko jedno, wiadomo, czyli oldschoolowy jest taki tryb, no bo nie ma aplikacji, nie ma kablówek, tego wszystkiego nie ma. No i pytanie, czy nie ograniczacie sobie, wiadomo, o co chodzi, walka z restreamem i tak z piratami, ale no, czy nie ograniczacie sobie w ten sposób zasięgu? No tak, ale właśnie walka z piratami jest ważniejsza niż tak de facto pójście na hura i otwieranie się na różne platformy, dlatego że właśnie jest, no mogę powiedzieć, że chyba tylko jedna w ogóle instytucja, która potrafi zapewnić takie bezpieczeństwo, co więcej godząc się na nasze pewne techniczne rozwiązania. Jeżeli się dogadamy, to właśnie dlatego mówię, że za tydzień powinno być ogłoszenie, ale no wiesz, jeżeli masz otworzyć się na coś i później liczysz, że ilość piratów będzie tak duża, że tak de facto nie wiem, masz takie zapotrzebowanie na czy nie wiem, potencjał na sprzedaż, a przez tych piratów spadnie ci o połowę, to ja wolę mieć to i nikomu więcej nie dawać, że tak powiem, prawa do transmisji, bo będę miał gwarancję na to, że po prostu żaden pirat nie będzie po prostu cwaniakował. Jest to duży problem. Jest to nie tylko nasz problem, tylko myślę całego świata i wszystkich firm, które wiesz, robią jakiś content po prostu, który jest pokazywany w telewizorze. 100 tysięcy pay-per-view sukces czy porażka? Porażka, myślę. Czyli dużo więcej celujecie? Oj tak, zdecydowanie. Okej. Okay. Sam jestem ciekawy, jak to w takim razie wyjdzie. No dobrze, ten ostatni wątek, do którego mi odesłał też Wojek, no Krzysztof Główka-Głowacki. Szczerze, to w świecie MMA to tak naprawdę wszyscy trochę na to machnęli ręką, ale rozumiem, że w pewien sposób, biorąc pod uwagę to, że dostał maila, a potem podpisał kontrakt z wami, no to wiem, że te bardziej pięściarskie środowisko trochę tam zaczęło w was strzelać. No czy dla was, bo dla kibiców, dla mediów, ja rozumiem, naprawdę to nikogo nie obchodzi, nie ma u was testów, co to w ogóle ma w ogóle znaczenie, ale czy ma dla was jednak to znaczenie, no bo wiem, że jakaś tam rozmowa z Główką miała być. A mogę nie odpowiadać, bo nie wiem, co Woju powiedział. Nie, nie no, w ogóle odesłał całkowicie do ciebie, nic nie powiedział. Aś, te świnia musiałem. Nie, no to jego wina. Oczywiście proszę do niego dojść, tak? No nie, no to trochę w ogóle załatwi mnie. Nie no, przecież nic nie powiedział, no to chyba... No nie, ale teraz mnie postawił, wiesz, przed taką... No nie, bo mówiąc coś, mógłbym jego lekko wkopać, więc może zostawmy to, jak się z nim rozmówię i po prostu będziemy, wstaniemy razem i powiemy oświadczenie Federacji KSW. To może skonstruuję pytanie inaczej. Czy uważasz, że to PR-owa strata dla was? Mniej nawet na rynku tym polskim, ale tak na tym światowym tak, bo się bardziej mam wrażenie to odbiło takim dużym echem, wiesz, po świecie. Okay. Stany, właśnie Francja, Czechy, w ogóle naprawdę Anglia, to aż byłem zaskoczony, że aż tak mocno się w ogóle, wiesz, interesują. A kto o tym pisał, w sensie to portal pisiarski, czy to jakby... Nie. Czy...